portfel długoterminowy jego skład wagi poszczególnych aktywów dlaczego te aktywa w tym portfelu się znalazły dokładnie to jest tematem kolejnego odcinka audiobooka Finansowa forteca w którym czytam fragmenty mojej książki Książki, która dotarła już do 55 tysięcy osób, a jest przeznaczona dla początkujących inwestorów i krok za krokiem ma Was prowadzić w stronę takiego świadomego inwestowania. Omówiliśmy sobie wcześniej wiele ciekawych tematów. Zachęcam Was, jeżeli nie mieliście okazji posłuchać wcześniejszych części, żeby sobie wysłuchać początek tego audiobooka, a my tymczasem przechodzimy już po omówieniu pierwszego portfela, jakim była finansowa poduszka bezpieczeństwa, po rozmowie na temat tego, jak nieskuteczne są prognozy inwestycyjne, przechodzimy teraz do portfela długoterminowego. Portfel długoterminowy. Aby odłożyć finansową poduszkę bezpieczeństwa, musieliśmy się nauczyć generowania nadwyżek finansowych. Gdy poduszka osiągnie już pożądaną wielkość, np. rekomendowaną przeze mnie kwotę odpowiadającą przynajmniej sześciomiesięcznym wydatkom, nasza zdolność do generowania takich nadwyżek oczywiście nie zniknie. Po osiągnięciu kamienia milowego, którym jest odłożenie takiej poduszki, warto sprawić sobie fajną nagrodę, przeznaczyć kolejne zaoszczędzone pieniądze np. Na, na wymarzoną miesięczną podróż na koniec świata albo na coś podobnego. Ale po powrocie z takiej podróży, Trzymając wydatki pod kontrolą i zwiększając zarobki, i tak będziemy mieć coraz więcej oszczędności. No i teraz musimy zdecydować, co z nimi robić. W mojej pierwszej książce, Jak zadbać o własne finanse, poradziłem, aby przeznaczać część tych nadwyżek na stopniowe finansowanie takich celów, jak własna emerytura, studia dzieci czy nadpłata kredytu hipotecznego. Nie będę powtarzał tu tamtych treści, tylko skoncentruję się na tym, jak takie środki pomnażać. Warunki brzegowe. Zanim opiszę skład portfela długoterminowego, czyli muru obronnego, mającego zabezpieczyć bardziej odległe cele naszej rodziny, wyjaśnię Ci mój sposób rozumowania. Dzięki temu będzie Ci łatwiej przeprowadzić podobną analizę własnej sytuacji. Ja podszedłem do sprawy tak. Po pierwsze, zarządzanie długoterminowym portfelem powinno zajmować mi jak najmniej czasu. Prowadzę własną firmę i to ona jest głównym źródłem moich dochodów. Skoro tak, to właśnie na tym chcę koncentrować swoją uwagę, a nie na inwestowaniu na rynkach finansowych. Zarówno inwestowanie, jak i prowadzenie firmy pomagającej ludziom dbać o finanse to moje pasje. Doba ma jednak tylko 24 godziny. Jeśli będę musiał wybierać inwestowanie czy firma, zawsze wybiorę to drugie. Analogicznie, jeśli pracujesz na etacie. Poświęcanie czasu na zwiększanie zarobków i własny rozwój przyniesie moim zdaniem lepsze efekty niż próby pomnażania kapitału na rynkach finansowych. Dlatego po zbudowaniu takiego portfela, na zajmowanie się nim nie chciałbym poświęcać więcej niż kilka godzin raz na kwartał. I to jest pierwsze ważne założenie, taki warunek brzegowy. Kolejna sprawa: większość zarobionych środków reinwestuje w swoją firmę. Nie chcę jednak stawiać wszystkiego na jedną kartę. Dlatego część pieniędzy wyciągam ze swojego biznesu, aby zabezpieczyć inne cele mojej rodziny. W pewnym momencie mogę uznać, że nie chcę już ciężko pracować, lub że mam ochotę zrobić sobie gap year, objeżdżając świat dookoła. Dlatego poza samą firmą chcę mieć również inne aktywa, które będą pracować bez związku z moim biznesem. Z tego powodu, co miesiąc przelewam sobie swego rodzaju wynagrodzenie z własnej firmy, którego część idzie na pokrycie rodzinnych wydatków, a reszta na inwestycje. Dokładnie w taki sam sposób odkładałem wcześniej część środków zarabianych na etacie. I chociaż dziś, dzięki dochodom z posiadanych obecnie inwestycji, mógłbym teoretycznie przestać pracować, to wykonuję pracę, którą uwielbiam, a rosnący obok portfel inwestycyjny pozwala mi odważniej rozwijać tę firmę. Kolejna sprawa. Opisywany w tym rozdziale drugi portfel ma zabezpieczyć nasze długoterminowe cele. Gdyby jednak pieniądze były z jakichkolwiek powodów potrzebne wcześniej, to do ich znacznej części chciałbym mieć w miarę szybki dostęp. Na przykład kilka czy kilkanaście dni, i ten dostęp to jest kolejny warunek brzegowy. Nie chcę też, aby gwałtowne wahania wartości tego portfela odciągały mnie od codziennej pracy czy spędzały mi sens powiek. Dlatego jego wartość powinna być w miarę stabilna i nawet w przypadku wielkiej paniki na rynkach finansowych nie powinna spadać mocniej niż o mniej więcej 20%. Nawet gdy zainwestowane kwoty są bardzo wysokie, chcę spać spokojnie i myśleć o rozwoju swojego biznesu, a nie o ewentualnych stratach w tak ważnym dla mnie portfelu. Kolejnym warunkiem brzegowym jest to, aby portfel był możliwie prosty, a to z dwóch głównych powodów. Po pierwsze, aby zapewnić niewielką pracochłonność, o której pisałem powyżej, no i po drugie, aby bez problemu mogła zarządzać nim moja żona, a nawet moje córki, gdyby mnie zabrakło lub gdybym nie miał na to czasu. Chciałbym też, żeby portfel w długim terminie zarabiał około 3 punktów procentowych ponad inflację, a w dobrych latach oczywiście więcej. Powinien zawierać również mechanizmy zabezpieczające przed niespodziewanymi okresami z bardzo wysoką inflacją, oraz ze znacznym osłabieniem się złotego w stosunku do innych walut. Dlatego część portfela powinna być denominowana w innych walutach niż złoty. I wreszcie, skład portfela powinien uwzględniać to, czego przez lata nauczyłem się o inwestowaniu. Innymi słowy, portfel powinien mieć merytoryczny sens, a nie być tylko przypadkową mieszanką różnych aktywów. Dlatego, ustalając jego skład, wziąłem jeszcze pod uwagę poniższe założenia inwestycyjne. Siedem założeń inwestycyjnych. Z całą pewnością słyszałeś wiele porad i powiedzonek inwestycyjnych. Kilka najpopularniejszych to: Nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka. Kupuj tanio, sprzedawaj drogo. Bądź chciwy, gdy inni się boją, bój się, gdy inni są chciwi. Kupuj, gdy leje się krew. Inwestycja w wiedzę przynosi najwyższe zyski. Takich sentencji są całe tomy. I co ciekawe, wiele z nich wyklucza się nawzajem. Andrew Carnegie mawiał na przykład: „Włóż wszystkie jajka do jednego koszyka i pilnuj go”. A niektóre, podobnie jak cytaty z Biblii, Koranu, Tory czy innych świętych ksiąg, jeśli zostaną wyrwane z kontekstu, mogą być używane na poparcie dowolnej tezy. Weźmy na przykład stanie Warrena Buffetta: „Dywersyfikacja jest zabezpieczeniem przed ignorancją”. Wiele osób odczytuje to jako zachętę do porzucenia idei dywersyfikacji i do inwestowania swoich pieniędzy jedynie w akcje kilku wybranych spółek giełdowych. Ja interpretuję to inaczej. Nie mam żadnych złudzeń, że bez względu na liczbę godzin i lat, które poświęcę na zdobywanie wiedzy inwestycyjnej, w porównaniu z zespołem inwestycyjnym Bafeta czy innych profesjonalnych inwestorów, pozostanę ignorantem. Gdybym próbował się ścigać z takimi zawodowcami, no byłbym niczym amator, który chce grać własnymi pieniędzmi w pokera z graczami mającymi wielokrotnie więcej pieniędzy, więcej doświadczenia i korzystającymi z najlepszych systemów komputerowych. Wynik takiej rozgrywki jest łatwy do przewidzenia, a skoro tak, to jednak trzymam się dywersyfikacji. Fajnie znać te różne powiedzonka i sam z nich chętnie korzystam, choćby w tej książce, ale strategię inwestycyjną wolę opierać na czymś bardziej precyzyjnym. Opracowując skład swojego długoterminowego portfela, uwzględniłem zatem następujących 7 założeń. Pierwsze: gospodarka i rynki są cykliczne. Okresy dynamicznego wzrostu gospodarczego są przeplatane okresami spowolnienia, a po każdej hoście na danym rynku przechodzi bessa. Kto nie rozumie tej cykliczności, kupuje drogo, sprzedaje tanio i traci pieniądze. Zakładam, że w okresie mojego życia rynki nadal będą cykliczne z powodów, które staną się dla Ciebie jasne po lekturze rozdziału czwartego. Drugie założenie. Jak pokazuje kilkaset lat historii rynków finansowych, większość aktywów innych niż gotówka przynosiła w długim terminie stopy zwrotu. Istotnie wyższe niż gotówka. Zakładam, że nadal tak będzie, bo w końcu gotówka jest ciągle drukowana. Trzecie założenie: problem w tym, że stopy zwrotu z poszczególnych klas aktywów są bardzo różne w różnych latach, właśnie ze względu na cykliczność rynków i gospodarek. Na przykład akcje w jednym roku mogą zarobić 40%, a w kolejnym stracić 30%. Jak uczy historia, co kilka, kilkanaście lat wystąpi taki rok, który będzie katastroficzny dla którejś z klas aktywów. W takim okresie może ona stracić na wartości 50-60%, co byłoby stratą trudną do odrobienia, gdybym wszystkie pieniądze zainwestował tylko w tę jedną klasę. Chcę więc ułożyć swój portfel długoterminowy w taki sposób, aby rok katastroficzny dla jednej klasy aktywów był jednocześnie rokiem dobrym dla innych klas aktywów w portfelu. Założenie czwarte. W skutecznym inwestowaniu psychika ma często większe znaczenie niż wiedza. Nieważne, czy jesteś genialnym ekonomistą, doświadczonym analitykiem czy początkującym inwestorem, twój mózg będzie ci płatał figle. Czasami będziesz zbyt pewny siebie, a innym razem zbyt przerażony, by podjąć właściwą decyzję. Emocji nie da się niestety wyłączyć. Chcę zatem skomponować swój portfel w taki sposób, aby Pomimo towarzyszących emocji, nie podejmować błędnych decyzji, np. nie sprzedawać tanich akcji w dołku, ani nie kupować drogich nieruchomości w okresie bańki spekulacyjnej. Ten portfel musi być odporny na moje emocje. O psychologii inwestowania i powiązanych z nią błędach przeczytamy w rozdziale 5. A póki co, piąte założenie do portfela długoterminowego nikt nie zna przyszłości. I nie wie, co się wydarzy na rynkach finansowych za rok czy dwa lata, choć bardzo wielu inwestorom wydaje się, że mają moc przewidywania. O ile doświadczony ekonomista czy inwestor jest w stanie określić, w której fazie cyklu się znajdujemy, o tyle nikt nie wie, jak długo jeszcze potrwa ta faza cyklu. Mój portfel długoterminowy musi zatem uwzględniać fakt, że nie mam czasu, narzędzi. Ani ochoty, by przewidywać, jak zachowają się rynki w kolejnym roku. O fenomenie i nieskuteczności prognoz inwestycyjnych czytałeś już na początku tego rozdziału. Założenie szóste: każdy ma inną skłonność i zdolność do podejmowania ryzyka. Mój portfel musi uwzględniać moje indywidualne cechy w tym zakresie, a ja nie lubię tracić pieniędzy potrzebnych do osiągnięcia ważnych celów, stąd ograniczenie straty do około 20%. Jak będzie 25%, to oczywiście jakoś przeżyję, ale 30-40% straty byłoby dla mnie już raczej niekomfortowe w takim portfelu. Więcej o różnych typach ryzyka inwestycyjnego i sposobach radzenia sobie z tym ryzykiem przeczytamy w rozdziale szóstym. I założenie siódme, skoro poszczególne klasy aktywów przynoszą w długim okresie stopy zwrotu istotnie wyższe niż gotówka, to portfel takich aktywów, stanowiący ich mieszankę w różnych proporcjach, Także przyniesie w długim terminie solidne, dodatnie stopy zwrotu. Cała sztuka polega więc na tym, aby dobrać właściwe proporcje poszczególnych aktywów w taki sposób, by wahania ich cen w dużym stopniu się znosiły i stabilizowały wartość całego portfela. Taka stabilizacja ma mi pomóc w konsekwentnym trzymaniu się strategii w okresach rynkowych zawirowań. Po przeczytaniu tylu założeń spodziewasz się pewnie, że stworzyłem jakiegoś potworka. Jak się jednak za chwilę przekonasz Portfel jest całkiem prosty. I tutaj mała dygresja. Na moim kanale na YouTubie po wydaniu książki, uruchomiłem jeszcze taką playlistę zatytułowaną Finansowa forteca w praktyce, i tam krok po kroku pokazuję, co jest w portfelu, jakie dokładnie instrumenty, co się zmienia, jakie podejmuję decyzje właśnie po to, aby w od praktycznej strony pokazać wszystko to, co w książce jest opisane. Także zachęcam Cię bardzo serdecznie do obejrzenia tej playlisty. A my, wracajmy do treści książki. Składniki portfela i ich wagi. Zacznijmy od tego, że podzieliłem ten portfel na dwie mniej więcej równe części, z których pierwsza to aktywa finansowe, a druga to mieszkania na wynajem. Jego skład modelowy prezentuje się tak. 50% aktywa finansowe, 50% nieruchomości na wynajem, i teraz słyszę jęk wydany przez część czytelników. No to pojechałeś, gościu. To może być portfel dla jakichś milionerów, ale nie dla mnie. Skąd niby mam wziąć tyle kasy, by taki portfel sobie zbudować? Mieszkania na wynajem stanowią 50%? Niby jak mam to zrobić? Spokojnie. Nie spadłem z księżyca i doskonale zdaję sobie sprawę, że nie da się od razu zbudować takiego portfela. Ale tutaj po raz kolejny przyda nam się tytuł tej książki. Wyobraź sobie, że w ramach budowania finansowej fortecy zwróciłeś się do architekta, aby przygotował dla ciebie projekt solidnego muru obronnego. Gdy ten wróci ze szkicem pokazującym wymagany względami obronnymi kształt muru, jego wzmocnienia, załamania, baszty, barbakany i tym podobne, to też mu powiesz: "Facet, ale ja nie mam kasy na taki mur. Nie mógłbyś zaprojektować czegoś z patyków i gliny?" Interesuje nas mur, który zadziała, a nie taki, który natychmiast runie, gdy armia wroga oprze o niego drabinę. Co możesz zrobić więc w sytuacji, kiedy dysponujesz projektem dobrego muru obronnego, ale na razie masz raptem parę cegieł? No właśnie. Przecież muru obronnego nie buduje się w jeden dzień i nie od razu przybiera on docelową wysokość i ostateczny kształt. Skoro masz gotowy projekt, Możesz rozpocząć budowę z wykorzystaniem tego, czym dysponujesz dzisiaj. W kolejnych miesiącach i latach, w miarę dopływu kolejnych odłożonych pieniędzy, możesz swój portfel systematycznie powiększać i przybliżać go do pożądanego składu. Jak to dokładnie robić? W trzeciej części książki odpowiadam na bardzo konkretne pytania związane z takimi sytuacjami: na przykład: Mam wolne 10 tysięcy złotych, jak je zainwestować? Pokazuje tam, jak podejść krok po kroku do budowania swoich portfeli, a na razie skoncentrujmy się po prostu na tym, dlaczego wybrałem właśnie taki projekt muru obronnego. Ok? I jeszcze bardzo ważna sprawa. Pisząc o składzie tego portfela, użyłem określenia skład modelowy. Co mam na myśli? Kiedy kupujemy na przykład mieszkanie na wynajem, proporcje między częścią nieruchomościową i aktywami finansowymi mogą zostać zaburzone, szczególnie jeśli zakupu dokonujemy w dużej mierze za własne środki. Dla przykładu, w 2018 roku zainwestowałem 401 122 zł w kolejne mieszkanie na wynajem w ścisłym centrum Warszawy. Zapłaciłem za nie gotówką i to oczywiście zwiększyło wagę nieruchomości w stosunku do aktywów finansowych, więc portfel na jakiś czas rozjechał się. Ale przez następne miesiące wszystkie nadwyżki kapitału wędrowały jednak do tej części z aktywami finansowymi, zatem wagi stopniowo wracały do poziomu modelowego. Zanim przejdziemy do omówienia składników portfela, zapamiętajmy to techniczne rozróżnienie. Portfel modelowy pokazuje docelowe, pożądane przez nas wagi poszczególnych składników. To taki nasz niedościgniony wzorzec, który możemy porównać do graficznego projektu muru obronnego. Natomiast portfel rzeczywisty no to już konkretne aktywa czy instrumenty finansowe, które zakupiliśmy. Dlaczego wzorzec jest niedościgniony? Ze względu na codzienne ruchy cen akcji, obligacji, złota czy nieruchomości, a także ze względu na dokonywanie kolejnych wpłat, nasz portfel rzeczywisty niemal zawsze będzie miał nieco inne wagi od portfela modelowego. To naturalne i nieuniknione. Przywracanie wag w portfelu rzeczywistym do takich poziomów, jakie są w naszym portfelu modelowym, nazywamy rebalancingiem. Analizując swoje inwestycje, oprócz rzeczywistego portfela, koniecznie musimy więc śledzić także wyniki wirtualnego portfela modelowego. W razie uzyskania wyników poniżej naszych oczekiwań, będziemy mogli ocenić, czy winna jest strategia, czyli portfel modelowy, czy winna jest Realizacja tej strategii, czyli odchylenia od strategii w portfelu rzeczywistym. Portfel modelowy będzie dla nas świetnym punktem odniesienia czyli benchmarkiem, pomagającym lepiej ocenić jakość podejmowanych przez nas decyzji. To teraz pokażę Ci poszczególne składniki portfela i krótko uzasadnię, dlaczego się w nim znalazły. Podobnie jak przy wcześniejszych opisach, nie przejmuj się, jeśli w Twojej głowie będzie więcej pytań niż odpowiedzi to całkowicie naturalne na tym etapie lektury. Gdy przeczytasz całą książkę, w tym rozdziały z prezentacją klas aktywów oraz sesję pytań i odpowiedzi, wszystko kliknie i połączy się w spójną całość. Mury to jednak mury. Nieruchomości to moja ulubiona klasa aktywów, a powodów, dla których tak bardzo je lubię, jest kilka. Po pierwsze, są aktywami rzeczowymi, które możemy zobaczyć, poczuć, dotknąć, tym działają uspokajająco w okresach paniki na rynkach finansowych. Druga sprawa Zazwyczaj stanowią dobrą ochronę kapitału przed skutkami inflacji i przed drukowaniem pustego pieniądza. Po trzecie, na stopę zwrotu z takiej inwestycji wpływ ma nie tylko wzrost ceny samej nieruchomości, lecz również przychody wygenerowane z najmu. No i czwarta sprawa, można wykorzystać relatywnie tanie finansowanie w postaci kredytu hipotecznego i osiągnąć jeszcze wyższą rentowność własnego kapitału. Skoro nieruchomości są takie fajne, to dlaczego nie zapakować w nie całego kapitału? Bo nawet moja ulubiona klasa aktywów nie jest wolna od ryzyk i w pewnych okresach może zachowywać się bardzo słabo. Drastyczny wzrost podatku od nieruchomości, wprowadzenie podatku katastralnego, administracyjne zamrożenie wysokości czynszów, jak w Berlinie, problemy z najemcami, niekorzystne zmiany demograficzne to tylko niektóre powody, dla których inwestowanie w mieszkania na wynajem wcale nie musi być drogą usłaną różami. Pomimo całej sympatii nie ograniczam się zatem do mieszkań na wynajem, lecz swobodnie korzystam też z innych opcji inwestycyjnych. Fakt, że nieruchomości stanowią aktywa rzeczowe, wywiera prawdziwie kojący wpływ na nasze emocje w okresach paniki na rynkach finansowych. Mury to jednak mury, szeptał do siebie mój kolega makler, gdy blady jak ściana obserwował pikujące indeksy giełdowe po upadku banku inwestycyjnego Lehman Brothers we wrześniu 2008 roku. Dokładniejsze omówienie nieruchomości znajdziesz w rozdziale 9, a teraz zajmiemy się drugą częścią portfela, która zawiera głównie aktywa finansowe. Część rynkowa portfela długoterminowego. Co włożyłem do tego portfela? W ujęciu modelowym wygląda on tak: 40% obligacje skarbowe indeksowane inflacją, 30% akcje zagraniczne, 20% obligacje skarbowe notowane na rynkach i 10% złoto inwestycyjne. I tu od razu ważna uwaga. W ramach cyklu finansowa forteca w praktyce pokazuje również w jaki sposób ten strategię dostosowuje w czasie. I mieliśmy na przykład po drodze sytuację taką, gdy rentowności obligacji skarbowych notowanych na rynkach w zasadzie spadły w okolice zera. Nie było więc żadnego uzasadnienia, aby dłużej trzymać je w portfelu, więc dokonałem stosownych korekt i to wszystko w tym cyklu na YouTubie. Finansowa Forteca w praktyce możecie śledzić i patrzeć, co jak i kiedy się zmieniało. Zresztą w dalszej części książki jeszcze będę do tego nawiązywał. Ale idźmy do wytłumaczenia, dlaczego właśnie w takim portfelu przez szereg lat tak te wagi wyglądały. Przyjrzyjmy się teraz jego składnikom, by znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego się tam znalazły i dlaczego w takiej ilości. Ostrzegam, że humaniści mogą czuć pewien opór, czytając poniższe punkty, ale hej, chcesz się nauczyć inwestowania, czy wolisz tracić pieniądze? Nie zamierzasz chyba za jakiś czas prosić dzieci o pożyczenie kilku stówek do końca miesiąca, bo nie chciało ci się skupić na nieco trudniejszych akapitach, prawda? Dlatego proszę, weź głęboki oddech, no i przebrni przez to. To jedziemy. Akcje zagraniczne. Udziały w największych globalnych firmach na świecie, z czego pierwsza połowa pochodzi z tzw. rynków rozwiniętych, jak USA, Japonia, Wielka Brytania, Francja, Kanada, itd., a druga z rynków wschodzących Chiny, Tajwan, Indie, Brazylia, itd. Mają być one jednym z motorów długoterminowego wzrostu wartości naszego portfela, i to właśnie ich obecność będzie w dużej mierze odpowiadać za wysokość przyszłych zysków. Źródłem tych zysków mają być zarówno wzrost cen akcji, jak i dywidendy wypłacane przez spółki. Zyski firm są jedną z kluczowych składowych wzrostu gospodarczego, zatem wartość akcji będzie rosła przede wszystkim w tych okresach, w których światowy wzrost gospodarczy będzie solidny. Szczególnie sprzyjające dla akcji okresy to te, w których gospodarka rozwija się w tempie przekraczającym oczekiwania inwestorów i analityków. Bardzo dokładnie opisałem tę klasę aktywów w rozdziale siódmym. Gospodarka jest oczywiście cykliczna i okresy wzrostu gospodarczego będą przeplatane okresami spowolnienia, a raz na kilkadziesiąt lat może się pojawić bardzo głęboki kryzys. W takich sytuacjach zyski firm spadają, wiele z nich przynosi straty, a niektóre bankrutują. Gdy nałożymy na to emocjonalne zachowanie inwestorów, którzy wyprzedają w panice akcje. Musimy być przygotowani, że ta część portfela będzie wykazywać duże wahania wartości. O cykliczności rynków przeczytasz w rozdziale czwartym, a o znaczeniu emocji w inwestowaniu w rozdziale piątym. W pewnych latach zarobimy na akcjach kilkadziesiąt procent, a w innych stracimy kilkadziesiąt procent. Aby nawet w tych najtrudniejszych momentach wartość całego portfela nie spadła bardziej niż zakładany przeze mnie poziom około 20%. Modelową wagę akcji ograniczyłem do 30%. Zakładając, że wzrost gospodarczy na świecie będzie postępować, a globalne firmy będą generować zyski bo bez tego założenia w końcu by zbankrutowały przyjmuję, że w długim terminie inwestycja w akcje z dużym prawdopodobieństwem przyniesie solidne zyski. Szczególnie, że nie obstawiam żadnej konkretnej gospodarki, tylko stosuję szeroką dywersyfikację geograficzną. A w jaki sposób inwestuje w te akcje? W tym portfelu przede wszystkim za pośrednictwem tzw. ETF-ów oraz częściowo za pośrednictwem tanich funduszy inwestycyjnych. O kurcze, co to jest ETF? Znowu zaczynają się schody. Spokojnie. Ta porcja wiedzy czeka na ciebie w kolejnych rozdziałach, podana na srebrnej tacy. Na razie zwróć tylko uwagę, że inwestuje głównie w akcje zagraniczne, wyceniane w obcych walutach. Choć z tego powodu musimy się liczyć z dodatkową zmiennością po przeliczeniu wyników na złotówki, to dla mnie jest to forma zabezpieczenia przed osłabianiem się naszej lokalnej waluty w dłuższym terminie. Drugi ważny składnik tej części portfela to detaliczne obligacje skarbowe indeksowane inflacją. O tych instrumentach przeczytałeś już nieco przy okazji opisu poduszki bezpieczeństwa, a szczegóły na ich temat znajdziesz w rozdziale 8. I w długoterminowym portfelu pełnią one dwie podstawowe funkcje. Po pierwsze, generują zyski nieznacznie przekraczające inflację i po drugie, i to jest też bardzo ważne, zapewniają stabilizację wartości portfela. Tutaj stosuje głównie obligacje dziesięcioletnie EDO, które nawet w okresie największej zabieruchy na rynkach finansowych zapewniają, że ta część portfela przyniesie wynik na poziomie inflacja plus jeden punkt procentowy. Ponieważ obligacje te nie są nigdzie notowane, ich ceny nie podlegają rynkowym wahaniom, i ich modelowa waga w moim portfelu długoterminowym wynosi 40%. No to od razu uwaga, że teraz nawet wynosi trochę więcej, ale to już widzicie w cyklu Finansowa fortecy. w praktyce, I jeszcze jedna uwaga: na blogu znajdziecie artykuł na temat obligacji. Indeksowanych inflacją, do którego załączony jest szczegółowy kalkulator, pomagający wyliczyć sobie dokładnie zyski z tych obligacji. No i jeszcze jedna sprawa, to dobra wiadomość. W dniu, w którym czytam ten fragment finansowej fortecy dla Was, marża ponad inflację w obligacjach dziesięcioletnich EDO wynosi 1,25%. I bardzo możliwe, że wraz ze wzrostem stóp procentowych będą kolejne ciekawsze emisje. No ale my jedźmy dalej z czytaniem naszej książki. Trzeci typ instrumentów to obligacje skarbowe notowane na rynku. Te obligacje, choć również wyemitowane przez Skarb Państwa, zachowują się odmiennie od obligacji detalicznych. Ich wpływ na wartość całego portfela wynika z dwóch głównych źródeł: odsetek, które trafiają do portfela oraz zmian cen obligacji. Przy niskiej ogólnej zmienności instrumenty te przynoszą solidne stopy zwrotu w okresach spadających stóp procentowych i spadającej inflacji, i właśnie z myślą o takich okresach znajdują się w portfelu. To są zwykle czasy, w których gospodarka słabo się rozwija lub jest w recesji. Gdy stopy procentowe i inflacja będą rosnąć, stopy zwrotu z tych obligacji mogą być ujemne. Przy takim scenariuszu dobrze będą się jednak zachowywać inne składniki mojego portfela. No właśnie, takie zdanie napisałem w książce i już w mniej więcej półtora roku odkąd książka została wydana okazało się, że te fundusze obligacji przyniosły stopy zwrotu na poziomie nawet minus 10%, najlepsze minus 6%, także faktycznie widać, że te obligacje w sytuacji, gdy stopy procentowe rosną i inflacja rośnie, tracą na wartości. Dlaczego? To stanie się jasne w rozdziale poświęconym tym obligacjom, a my jedziemy sobie dalej. Ponieważ gospodarki są cykliczne, będziemy mieli w przyszłości okresy, w których stopy procentowe będą rosnąć oraz takie, w których będą spadać. Gdy piszę ten rozdział, stopy procentowe i rentowności obligacji są bardzo niskie, dlatego miejsca na zyski z tych papierów obecnie jest bardzo mało. Nie znaczy to jednak, że nie da się na nich jeszcze trochę zarobić, o czym dowiesz się więcej z rozdziału ósmego. Z kolei w sesji pytań i odpowiedzi na końcu książki pokażę w jaki sposób podchodzę do zmian wag składników portfela, gdy mam dużą pewność, że idą ciężkie czasy dla którejś z klas aktywów. No i tutaj w zasadzie już trochę zapowiedziałem te zmiany. Tam się udało z tych obligacji wycisnąć mi jeszcze około 6%, a potem wyciąłem je z portfela w jednym z odcinków, ale do tego za chwilkę przejdziemy. A jak inwestuje w takie obligacje? Głównie za pośrednictwem starannie wyselekcjonowanych, dłużnych funduszy inwestycyjnych, o których więcej przeczytasz w dalszej części książki. I tak doszliśmy do czwartego składnika portfela złoto inwestycyjne. Wiele osób zalicza złoto po prostu do grupy surowców, jednak ze względu na jego specyficzne cechy, które poznasz dokładnie w rozdziale 10, ja traktuję je nieco inaczej. Obecność złota w moim portfelu długoterminowym wynika z kilku powodów, ale tutaj wspomnę o dwóch. Pierwsza sprawa to okresy paniki rynkowej. Jednym z założeń tworzenia portfela jest to, że różne klasy aktywów są ze sobą w różnym stopniu skorelowane. Gdy jednak na rynkach finansowych pojawia się panika, korelacje pomiędzy różnymi aktywami gwałtownie rosną. Akcje, surowce przemysłowe, obligacje korporacyjne większość z nich porusza się w jednym kierunku w dół. Ich ceny spadają, bo spanikowani inwestorzy szukają bezpiecznej przystani. Złoto jest jednym z nielicznych aktywów, którego cena w takich warunkach zachowuje się zwykle nieco inaczej. Najpierw przez kilka tygodni spada, gdy inwestorzy sprzedają wszystkie aktywa, jak leci, byle mieć w portfelu trochę gotówki, a następnie zaczyna wędrować do góry, pełniąc funkcję bezpiecznej przystani dla tych, którzy boją się o wartość papierowych pieniędzy. Złoto wykazuje wówczas niską lub wręcz negatywną korelację z innymi ryzykownymi aktywami i dobrze spełnia się w roli takiego składnika portfela, który ma obniżać jego zmienność w okresach przedłużającej się paniki. Drugi powód obecności złota w moim portfelu to pozytywny wpływ na wyniki w okresach, w których będziemy mieć do czynienia z deprecjacją walut i powiązaną z tym podwyższoną inflacją. Wiem, wiem, takich okresów już od bardzo dawna nie było. Tutaj gwiazdka, bo właśnie w taki okres wkroczyliśmy, kiedy czytam już tę książkę, no ale pisałem to w roku 2019. Ale zakładając, że pożyję jeszcze kolejnych 40 lat, jestem przekonany, że przynajmniej jeden epizod z takim otoczeniem rynkowym wystąpi, szczególnie przy obecnej skali drukowania pieniędzy przez banki centralne. Złoto dobrze zachowuje siłę nabywczą w takich okresach. A w jaki sposób inwestuje w złoto? Głównie kupując sztabki inwestycyjne oraz monety bulionowe, co oczywiście również opiszę. Wahania cen złota w fizycznej postaci zdecydowanie łatwiej się znosi. Gdy na rynkach trwa zawierucha, spoglądasz sobie na australijskiego kangura i szybko dochodzisz do wniosku, że z nim nic złego się nie dzieje. Kangur to oczywiście jedna z tak zwanych monet bulionowych. Od czasu do czasu korzystam także z tak zwanych fizycznych ETF-ów, szczególnie gdy z jakichś powodów przejściowo trudniej zakupić złoto fizyczne. Jak zatem widzisz, moją odpowiedzią na długą listę wymagań, ograniczeń stawianych długoterminowemu portfelowi, są raptem cztery klasy aktywów. Akcje obligacje skarbowe indeksowane inflacją, obligacje skarbowe notowane na rynku i złoto. Dla Twojej wygody skład części rynkowej portfela, czyli tych 50% bez nieruchomości oraz powody, dla których znalazły się w nim te poszczególne aktywa, podsumowałem w poniższej tabelce. Tutaj nie będę tego czytał. Oczywiście, tabelkę ze strony 119 wszystkie osoby, które mają audiobooka, znajdą w pliku PDF, który powstanie, kiedy już ten projekt czytania audiobooka będzie gotowy. No dobra, to jedziemy dalej. Co możemy powiedzieć o takim portfelu? Jego skład jest z pewnością prosty. Poszczególne składniki zostały dobrane w taki sposób, aby portfel jako całość zachowywał się dobrze w różnych scenariuszach rynkowych. Zwalnia mnie to ze skazanego na porażkę prognozowania, co się wydarzy na rynkach w kolejnym roku i pozwala mi ze spokojem koncentrować się na ważniejszych sprawach. Obsługa tego portfela zajmuje też mało czasu. Po osiągnięciu pożądanego składu nie wymaga on ciągłego monitorowania, a jedynie okresowego rebalansingu, czyli przywrócenia założonych w portfelu modelowym wag poszczególnych składników. Z kolei akcje zagraniczne i złoto zmniejszają uzależnienie wyników portfela od tego, co się dzieje w Polsce. Można powiedzieć, że jest to portfel na prawie każdą pogodę i takie stwierdzenie wydaje mi się bardzo trafne. Moją pierwszą inspiracją do stworzenia właśnie tego portfela, portfela o takiej charakterystyce, był artykuł The All Weather Story, opisujący, w jaki sposób firma Bridgewater Associates, zarządzająca największymi funduszami hedgingowymi na świecie, zaprojektowała strategię na niemal każde warunki rynkowe. Przeczytałem go po raz pierwszy latem, 2014 roku. Następnie dokładnie przestudiowałem kilkanaście analiz na temat portfeli stworzonych na podstawie tzw. parytetu ryzyka, czyli risk parity, w tym parę analiz krytycznych, aby jak najlepiej zrozumieć zalety i wady takiego podejścia. Przeanalizowałem też zachowanie różnych klas aktywów w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, niektórych od roku 1900, i ostatecznie, po roku testowania, postanowiłem wykorzystać ten sposób tworzenia portfela na własne potrzeby. Dostosowałem go w miarę możliwości do naszych lokalnych warunków, czyli wycena w złotych, dostępne produkty inwestycyjne oraz do własnego apetytu na ryzyko. I choć mojemu portfelowi zapewne daleko do znacznie bardziej zaawansowanych pierwowzorów, czuję się z nim komfortowo. Takie poczucie komfortu jest dla mnie ważne, bo jak powiedział w podcaście dla czytelników mojego bloga, zaprzyjaźniony doradca inwestycyjny zarządzający funduszami akcji Grzegorz Paroza. Jeśli ktoś czuje się niekomfortowo ze swoimi inwestycjami, to jest pewne, że podejmie złą decyzję. I tyczy się to zarówno klientów detalicznych, jak i mnie, jako zarządzającego. No dobrze, komfort, komfortem, ale jakich stóp zwrotu można oczekiwać po takim portfelu? Jakie mogą być zyski? Jakie straty? Czy zakładane 3% ponad inflację i maksymalnie 20% obsunięcia kapitału to racjonalne oczekiwania? No to przechodzimy do rozdziału. Czego można się spodziewać po takim portfelu? Szukając odpowiedzi na to pytanie, analizowałem wnikliwie historyczne stopy zwrotu dla portfela o takim składzie, aby sprawdzić, jak zachowywałby się on w różnych warunkach rynkowych. Na pierwszy ogień poszedł okres 25 lat, od 1995 do końca 2019 roku. Dlaczego zacząłem od tego przedziału czasu? Po wyborach w 1989 roku i kilku niezwykle trudnych latach transformacji ustrojowej, stopniowo zaczęła funkcjonować w Polsce gospodarka rynkowa. W roku 1995 Narodowy Bank Polski przeprowadził denominację, czyli wymianę starych złotówek na nowe. W naszej walucie obcięto 4 zera, a 1 milion starych złotych z wizerunkiem noblisty Władysława Rejmonta zamienił się w świetnie ci znaną zieloną stówkę z innym Władysławem. Królem Jagiełą. Byłem wtedy w liceum i świetnie pamiętam ekscytację wynikającą z wprowadzenia nowych banknotów i monet. Przede wszystkim cieszył jednak fakt, że wreszcie mamy pieniądz, który nie traci na wartości w oczach. Przez jakiś czas w obiegu znajdowały się zarówno nowe, jak i stare banknoty, więc było trochę zamieszania, ale cały eksperyment przebiegł na tyle skutecznie, że do dziś posługujemy się tymi nowymi pieniędzmi. Chociaż przed 1995 rokiem każdy w Polsce był papierowym milionerem, nie było niczego fajnego w płaceniu 1 miliard za mieszkanie. Od tego czasu mieliśmy okresy wysokiej i niskiej inflacji, spowolnienie gospodarcze, pęknięcie bańki internetowej, wejście Polski do Unii Europejskiej, globalny kryzys finansowy, kryzys w strefie euro. Przez te 25 lat były lata tłuste i chude. Jak prezentowały się historyczne stopy zwrotu dla takiego portfela w stosunku do inflacji w Polsce? Pokazuje to tabela obok. W roku 1995 inflacja wynosiła 27,8%, portfel zarobił 25,33, czyli był 2,47% poniżej inflacji. Ale już w kolejnym roku portfel zarobił 23,5%, przy inflacji 19,9%, czyli 3,6% ponad inflację. W kolejnym roku portfel zarobił 7,22% ponad inflację. I tak, kiedy sobie tutaj podsumujemy różne lata, wybiorę tylko kilka przykładowych. Na przykład rok 2008. Wielki kryzys finansowy. Portfel minus 3,07, inflacja 4,20%. I to był najgorszy rok dla portfela, bo portfel stracił w stosunku do inflacji 7,27%. Ale uwaga, najgorszy rok. Najgorszy rok, 2008, cały portfel minus 3,07, no i generalnie to są oczywiście dane roczne, ale zmienność tego portfela jest taka, że można sobie spać bardzo spokojnie. Najlepiej pokazuje to średnia. Średnio portfel zarobił w tym okresie 9,88%. A średnia inflacja w ciągu tych 25 lat wyniosła 5,11%, czyli możemy powiedzieć, że jak odejmiemy tę stopę zwrotu portfela, odejmiemy od tego średnioroczną inflację, czyli 4,76% ponad inflację. Jak zachowywał się w roku 2021? To już możecie. W roku 2020 te wyniki są już opublikowane w cyklu Finansowa Forteca w Praktyce. Tam też portfel inflację pobił. W roku 2021 świeże wyniki również są na YouTubie w cyklu Finansowa Forteza w Praktyce. Także bardzo serdecznie zachęcam, a ja czytam dalej. Jak widzisz. Portfel miał tylko jeden rok kalendarzowy z ujemną stopą zwrotu. Był to rok 2008, w czasie którego stracił 3,07%. Największe obsunięcie kapitału liczone na danych miesięcznych, czyli strata od lokalnej górki do dołka, wystąpiło w okresie od października 2007 do października 2008 roku i wyniosło minus 17,3%, czyli mniej niż postawione przeze mnie ograniczenie, minus 20%. W całym okresie portfel zanotował 4 lata kalendarzowe, w trakcie których zarobił mniej niż w danym roku wyniosła inflacja, ale w sumie przyniósł wyniki solidnie przewyższające inflację. Aby to zilustrować, zróbmy założenie, że 1 stycznia 1995 roku, czyli w chwili wejścia do obiegu nowych pieniędzy, inwestujemy 100 zł. Nie będę Wam tu opowiadał, co znajduje się na wykresie, tylko przejdźmy od razu do opisu jego i jego interpretacji. Za zakupy które w 1995 roku kosztowały 100 zł, w grudniu 2019 roku trzeba już było zapłacić 348 zł. Aby zatem utrzymać siłę nabywczą naszych 100 zł, którymi dysponowaliśmy w roku 1995, musielibyśmy pomnożyć je do kwoty 348 zł, czyli w ciągu 25 lat osiągnąć stopę zwrotu na poziomie plus 248%. A co by się stało ze stówką, którą wpłacilibyśmy wówczas do naszego portfela na 25 lat? Urosła by ona do kwoty 1053 zł, czyli stopa zwrotu wyniosła plus 953%. Przy tych obliczeniach założyłem, że rebalancing, czyli przywrócenie wynikających z portfela modelowego wag poszczególnych składników dokonywany jest wraz w roku w ostatnim dniu roboczym grudnia. Zachowanie całego portfela na tle poszczególnych klas aktywów wchodzących w jego skład wyglądałoby następująco. I tutaj znajduje się taki wykres, który pokazuje nam kilka ciekawych rzeczy. I tak, gdybyśmy naszych 100 zł ulokowali w dolarze amerykańskim, to ich wartość urosłaby w ciągu 20 lat, uwaga do 156 złotych. Czyli zobaczcie, bardzo nieznacznie jednak dolar amerykański, chociaż to jest twarda waluta, również podlega inflacji. Inflacja wzrosła w taki sposób, że 100 złotych musiałoby urosnąć do 348 zł. A gdybyśmy to trzymali w dolarach, to dzisiaj mielibyśmy 156 złotych. Jedziemy dalej. Znaczy nie dzisiaj, tylko na koniec 2019 roku. Cały czas muszę pamiętać, że finansową fortesę wydałem nieco wcześniej. Złoto wzrosło do 616 złotych, czyli pobiło inflację. Obligacje Skarbu Państwa indeksowane inflacją ze 100 zł do 665 zł. Akcje rynków rozwiniętych do 926 zł. Portfel do 1053 zł. Obligacje skarbowe notowane na rynku do 1174 zł. I najlepiej zachowały się w tym czasie akcje rynków rozwijających się. Urosły one do 1758 zł. Na początku analizowanego okresu mieliśmy w Polsce do czynienia z wysoką dwucyfrową inflacją, która stopniowo spadała. To było źródłem bardzo wysokich stóp zwrotu z obligacji skarbowych notowanych na rynku, które z dzisiejszej perspektywy są nie do osiągnięcia. Skróćmy sobie zatem okres analizy. Załóżmy, że wybraliśmy na rozpoczęcie inwestycji dość niefortunny moment początek 2007 roku. Nasz kraj świętował wówczas trzecią rocznicę wstąpienia do Unii Europejskiej, byliśmy gospodarczym czempionem Europy, a do tego w kwietniu powierzono nam organizację Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012. Ceny akcji biły kolejne rekordy, inwestycje firm i konsumpcja prywatna rosły jak na drożdżach, i wszystko wskazywało, że wkroczyliśmy w złotą erę. Niestety, po kilku miesiącach na świecie wybuchł wielki kryzys finansowy. Piękny sen. Prysnął jak bańka mydlana, a ceny polskich akcji spadły o blisko 67%. Przyznaj, że na pierwszy rzut oka to mało fortunny moment na rozpoczęcie inwestowania. Ile jednak wyniosłaby wartość zainwestowanych 13 lat temu 100 złotych? Przedstawia to poniższy wykres. Jak widzisz, 100 zł musiałoby w ciągu tych 13 lat wzrosnąć do 129 zł, aby odrobić inflację, czyli zarobić plus 29%. Natomiast każde 100 zł ulokowane w naszym portfelu urosło do 231 zł, przynosząc zyski na poziomie plus 131%. I to pomimo wydarzeń takich jak wielki kryzys finansowy, kryzys zadłużeniowy w strefie euro, Brexit Kryzys cypryjski i wiele innych budzących po drodze grozę wśród inwestorów rzeczy. A zatem również w takim okresie portfel zachowałby się zgodnie z moimi oczekiwaniami. To sprawdźmy jeszcze na koniec, czy wybuch epidemii koronawirusa nie zdziesiątkował portfela. Ten akapit dodaję w pierwszych dniach maja 2020 roku, tuż przed oddaniem książki do druku. Znam zatem wyniki inwestycyjne do końca kwietnia 2020 roku – jeśli ktoś zainwestowałby pieniądze w opisany tutaj sposób dokładnie 5 lat temu, czyli 30 kwietnia 2015 roku, to jak wyglądałaby wartość tego portfela na tle inflacji? Widać to na poniższym wykresie. Okazuje się, że skumulowana stopa inflacji wyniosła w tym czasie 8%. Z kolei każde 100 zł w naszym portfelu urosło do kwoty 128 zł, przynosząc stopę zwrotu na poziomie 28%. Portfel zachował się więc zgodnie z moimi założeniami, co potwierdzają nie tylko historyczne symulacje, lecz również faktyczne wyniki, które w tym czasie osiągnąłem. Zanim jednak przejdziemy do wyciągania daleko idących wniosków, poświęćmy trochę czasu na lepsze zrozumienie tego, o czym właściwie informują nas historyczne stopy zwrotu. Ale o tym, że analiza wsteczna jest zawsze skuteczna, przeczytamy sobie już w kolejnej części naszego audiobooka, a ja jeszcze raz tylko zachęcam Was. Przejdźcie sobie do playlisty Finansowa Forteca. W praktyce tam możecie krok po kroku widzieć, jak ten portfel był budowany specjalnie na potrzeby naszego kanału, jakie konkretnie znajdują się w nim instrumenty no i jakie były te najświeższe stopy zwrotu za rok 2020, za 2021. Co kwartał po zakończeniu każdego kwartału, wtedy kiedy zajmuję się faktycznie moim portfelem długoterminowym, w sposób jawny, otwarty, pokazuje jaki jest jego skład, jakie są dokładnie wyniki. Pokazuje też moje nieruchomości, które mam w tym portfelu więc całą tę wiedzę, którą od strony teoretycznej możecie znaleźć w książce Finansowa Forteca, od strony praktycznej możecie też śledzić na moim kanale YouTube i na moim blogu. Zapraszam Was bardzo serdecznie na stronę finansowaforteca.pl. Tam możecie znaleźć więcej informacji na temat książki, a ja już bardzo serdecznie dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Trzymajcie się, cześć!